Dzień dobry, Jerzy Strzyż, program Infotemat. Dziś nasz gość z Opatowa przyjechał, były nauczyciel, regionalista, działacz harcerski, działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, miłośnik i badacz historii Opatowa, samorządowiec, a obecnie kustosz w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie, Andrzej Żychowski. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam. Panie Andrzeju, na stoliku leży część dorobku pana twórczego, że tak to określę. I takim powodem, że tutaj pana zaprosiliśmy, a pan skorzystał z naszego zaproszenia, jest ostatnia pozycja, która okazała się na rynku jeszcze pachnie farbą drukarską. To Opatów w pierwszej połowie XX wieku. Zanim przejdziemy do tej pozycji i poopowiadamy, bo pan poopowiada o niej, to przypomnijmy dorobek pana, przynajmniej ten, który tutaj na stole. Może zaczniemy od tych dwóch pozycji, 15 lat Muzeum Geodezji i Kartografii i przecież coś po nas zostanie, tak? Czyli korespondencja żydowska z lat 1844-1946. To ile? Te książki w dwa lata pan napisał? Jeśli chodzi o książki takie właśnie jak 15 lat Muzeum Geodezji i Kartografii, jak korespondencja żydowska, no to pisze się rok, półtora roku, przynajmniej trzeba na to. Jeśli chodzi o te rzeczy grubsze, to trzeba na to jakieś 6 lat. Jeśli się chce oczywiście solidnie napisać... No ale one się ukazały, panie Andrzeju. Te dwie się ukazały w sześcioletnim, prawie siedmioletnim odstępie. Mhm. Jeśli chodzi o te opracowania, to pracując w Muzeum Geodezji i Kartografii, miałem tą przyjemność pracować i pracuję dalej z młodymi ludźmi. I to jest rzeczywiście piękne doświadczenie. Jeśli chodzi o 15 lat muzeum, to tutaj pracował u nas pan Mateusz Czarnecki i kiedy zbliżała się rocznica, no to wgłębiliśmy się w temat geodezyjny, który dotychczas, no powiedzmy sobie szczerze, był mi mało znany. No i opracowaliśmy album, który cieszy się też dużym zainteresowaniem, szczególnie środowiska geodetów, ale tak jak rozmawialiśmy z tymi geodetami, którzy u nas byli, są zjazdy geodezyjne ogólnopolskie, to nigdy nie spotkałem się z jakimiś zastrzeżeniami, jeśli chodzi o merytoryczną część. Tak, to jest pierwsza rzecz. Przecież coś po nas zostanie, to znowu jest takie opracowanie, które jest pierwszym w Polsce. To bardzo chcę mocno zaznaczyć, nikt w Polsce do tej pory nie opracował książki, w której opisywałby i pisałby o korespondencji żydowskiej. Najczęściej są to tak zwane artefakty, które są albo ze srebra, albo ze złota i one są pokazywane na wystawach. Natomiast jeśli chodzi o korespondencję, to trzeba było tak, znaleźć kogoś, kto przetłumaczy teksty z języka niemieckiego, więc tutaj tego, z języka rosyjskiego, z języka jidysz i tutaj udało nam się znaleźć. No i tutaj znowu następny młody człowiek, który pracuje u nas, czyli pani Agnieszka Gołębiowska. I tym razem z nią to opracowanie zostało przygotowane. Więc trzeba mieć to szczęście też, jeśli się trafi na dobrych ludzi, tak, na dobrych ludzi, którzy będą pomagać, z którymi się pracuje. A proszę mi powiedzieć, panie Andrzeju, skąd takie zainteresowanie, bo patrzę tutaj tematyką żydowską i dlaczego pan się podjął tej tematyki? Trzeba powiedzieć, że w Opatowie przed II wojną światową połowa ludności, leciutko ponad połowa, to była ludność żydowska. Nie uciekniemy przed tym. To jest część naszej społeczności, część naszej tożsamości, naszej historii. I my powinniśmy te rzeczy pokazywać, bo każde miasto pokazuje właśnie to, co pozostało po społecznościach tutaj mieszkających. Jeżeli będą to miasta na wschodzie, no to oczywiście dużo społeczności prawosławnej. Jeżeli popatrzymy na zachód, no, czy na Warmię Mazury,
no to będzie społeczność protestancka niemiecka. A w związku z tym powinniśmy również to pokazywać u siebie. Jeśli chodzi o ludność żydowską, no to oni w dalszym ciągu do Opatowa przyjeżdżają. Czasami są to pojedyncze osoby, ale też przyjeżdżają tak zwani aptersi, którzy w rocznicę wywiezienia do Treblinki w październiku przyjeżdżają i starają się pamiętać o swoich przodkach. Jasne, tutaj muszę panu przerwać. Aptersi, użył pan takiego określenia. Proszę naszym widzom wyjaśnić. Dla apt, no to opatów. Dla ludności żydowskiej taka nazwa funkcjonowała, przekładając z języka niemieckiego. A nawet jak popatrzymy na mapy niemieckie z okresu II wojny światowej, to spotkamy taką nazwę apta. Apta. Nie opatów, opatów, tylko apta. Więc to jest znowu dla, jeśli chodzi o ludność żydowską, no to nazywano apt opatów. I tak, kiedy napisano Księgę Pamięci w 1966 roku, no to właśnie mówiono, że to jest właśnie nasz apt. I oni często takiego sformułowania używają. No teraz mają gdzie się spotkać i gdzie się pomodlić za swoich przodków po tym, co tam w parku zebrano resztki. Tak, to myślę, że właśnie to też jest fragment naszej pamięci. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej postarało się, aby te fragmenty zostały zebrane, odpowiednio ułożone. Tutaj miasto wskazało miejsce, było to też w porozumieniu z gminą żydowską, ponieważ dla nich to są święte miejsca. Nie jest może tak ważnym miejscem synagoga, bo czasami słyszymy, że gdzieś tam synagoga gdzieś tam jest do sprzedania, prawda? Może społeczność nabyć. Natomiast jeśli chodzi o cmentarz, to oczywiście jest to miejsce, które oni nigdy nie sprzedadzą i uważają, że tam może, że tak powiem, nic się nie dziać, ale ma to miejsce trwać, być. I widzimy, jak jesteśmy na cmentarzu opatowskim, kamyczki położone na macewach, no, są też świadectwem tego, że jednak ktoś tam przyjeżdża. Wróćmy do tej pozycji, do monumentalnych dwóch pozycji, ja tak to określę, bo ponad 500 stron każda z nich. Pan powiedział, że mieszkali, tak? I przypomnijmy jeszcze, jeśli chodzi o treść, takie główne rzeczy, które pan zawarł w tej pozycji 500 lat. Więc tak, tutaj przedstawiam całą historię przyjścia ludności żydowskiej do Opatowa i wiele wskazuje na to, że relacje, kontakty Krzysztofa Szydłowieckiego spowodowały, że zauważył, że to miasto jest miastem w pewnej stagnacji. Przypomnijmy, że kupił go od biskupów lubuskich po najeździe tatarskim, a w związku z tym miasto było całkowicie zniszczone. I on poszedł jakby w dwóch kierunkach. Więc ten przywilej opatowski 1519 rok, który miał spowodować odbudowanie kolegiaty, ale z drugiej strony doszedł do wniosku, że przyjście tutaj ludności żydowskiej posiadającej pieniądze, obracającej tymi pieniędzmi, handlującej, spowoduje szybszy rozwój miasta. I tak rzeczywiście się stało. Sukcesywnie kilka rodzin, 4-5 rodzin, potem następne i potem powstanie tej części miasta, którą dzisiaj nazywamy dzielnicą żydowską i po której czasami wycieczki, jak przyjeżdżają do Opatowa, to oczywiście oprowadzam po rynku, oprowadzam po skwerze Gombrowicza, potem ten mural, który nasz Adaś Hanuszkiewicz pięknie wykonał, tutaj gdzie ma być Muzeum Templariuszy docelowo. No i oczywiście ulicą Szeroką, kiedyś Berka Joselewicza i znowu o społeczności żydowskiej przejście pod kolegiatę. I to, no, i to jest właściwie te 3-4 ulice, które były. Zahacza panu mykwę? Najczęściej nie, dlatego że pokazuje tak z daleka, bo to trzeba by było podejść. Pokazuje, że jeśli ktoś ma czas, to proszę bardzo, można sobie podejść. No i spora część to jest okres międzywojenny, również w tym opracowaniu, bo udało się tutaj odtworzyć szereg nazwisk. To było istotne jest to, żeby powiedzieć, że rabinem był na przykład rabin Rokach ze słynnej rodziny z Bełza.
I to nie była taka sobie rodzina, tylko to jest cała rodzina hasycka, która tworzyła wielką społeczność. Potem dwóch członków tej rodziny udało się przewieźć do Izraela, właściwie do Palestyny w tamtym czasie. I oni utworzyli po II wojnie światowej znowu tą wspólnotę w Palestynie, a potem oczywiście w Izraelu. Mhm. I tak dalej. Opatów, najnowsza pozycja, tak jak w czerwcu się bodajże ukazała, Opatów w pierwszej połowie XX wieku mówi, pan powiedział, ludzie mówią, że jest to odpowiedź na tą pierwszą książkę na 500 lat, tak, panie Andrzeju? Bardziej lubię słowo uzupełnienie. No dobrze. To co pan uzupełnił na 600 stronach? Tak, więc pierwsza część jest poświęcona samorządowi. Nie spotkałem się z jakimkolwiek opracowaniem, które by uporządkowało burmistrzów i starostów okresu międzywojennego. Natomiast tutaj znajdziemy konkretnie, którzy byli burmistrzowie. Niektóre nazwiska to są znane, bo Edmund Świestowski, no to wiadomo, apteka Świestowskich, nawet niektórzy do dzisiaj pamiętają, kto to był, gdzie mieszkał. Są starsi mieszkańcy, którzy pamiętają. Apteki tam nie ma. Apteki nie ma, jest laboratorium, ale no coś takiego medycznego jest. Dalej, Przybysław Adamski, no to związany z rodziną państwa Pudowskich. Też opatowianin, znana postać. Następnie Ignacy Borkowski, mniej znana postać, ale postać, która pozostawiła po sobie potężną kamienicę w miejscu, jak się idzie na cmentarz, niedaleko. Jest tam na Kąpielowej kamienica państwa Borkowskich, mimo tego, że minęło 100 lat od jej postawienia, do dzisiaj robi wrażenie. No ale są też na przykład osoby zupełnie nieznane, jak burmistrz Orzechowski, który przyszedł skądś, z Polski, następnie burmistrz Leduchowski. Więc tu jest uporządkowane to. Starostowie, którzy byli urzędnikami zewnętrznymi, a więc starosta Kałucki, starosta Wodnicki, starosta Bołdok. To jest wszystko uporządkowane. Jasne. Dalej poświęcona część rzemiosłu, następnie poświęcona straży pożarnej, harcerstwu i chronologiczne przedstawienie w pierwszej połowie XX wieku. I wydaje mi się, że jedna, a może nawet najważniejsza część, to jest szpital w Opatowie. Od początku powstania szpitala w Opatowie do początku lat 50. Kto pracował? Jacy lekarze przewinęli się? Więc to jest treść tego opracowania. Niewątpliwym walorem tej książki, wszyscy to podkreślają, to źródła, do których pan dotarł, źródła prywatne, do których chyba najtrudniej jest dotrzeć i ludzie chyba niechętnie się dzielą nimi. Mam ogromny szacunek dla wszystkich piszących o Opatowie. Myślę, że wszystkie wydawnictwa, które się ukazały. I muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, w których wydaje mi się, że to opracowanie jest opracowaniem idącym kilka kroków do przodu. To jest sprawa źródeł prywatnych, osób, które zechciały się otworzyć. To jest rzeczywiście trudna sprawa, ponieważ czasami trzeba kogoś kilka razy prosić, iść do domu, rozmawiać w domu. I tutaj jest bardzo dużo prywatnych osób, które udzieliły swoje dokumenty, swoje informacje. Pan zastanawia się w tej książce, dlaczego Opatów się nie rozwinął w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego się nie rozwinął? Właściwie cytuję sesje Rady Miejskiej, które w tamtym czasie się odbywały. I oni wszyscy mówią, że kolej. Kolej to była pierwsza... jakby pierwszy wielki problem Opatowa. Niestety, ale kolej, która ominęła Opatów z różnych powodów, spowodowała to, że na przykład w latach 30. Dyskutowano, czy w Opatowie ma pozostać powiat, czy nie przenieść go do Ostrowca. I specjalna delegacja pojechała do wojewody kieleckiego. Co ciekawe, radni Żydzi podnieśli ten temat, że już Ostrowiec przygotował pieniądze, że są zabezpieczone pod budowę budynku, pod administrację powiatową. Pojechali do wojewody, na szczęście udało się zapobiec temu. To samo było po II wojnie światowej. Opatów zniszczony, a Ostrowiec praktycznie nie zniszczony. I tutaj też dywagacja, no to przenosimy powiat do Ostrowca.
Czy to małe miasteczko Obojsk to takie dziedzictwo niejako? Tak, myślę, że jest pewna specyfika naszego małego miasteczka. My się budzimy, jak już mamy nóż na gardle, bo jak tego noża nie mamy, to niekoniecznie. To samo było ze szpitalem i też opisuję to. Szpital miał już się znaleźć w Ostrowcu i wprost piszą tutaj z Rady Opiekuńczej, czyli to jest połowa XIX wieku, że jest ostatnia rozmowa z właścicielem Opatowa-Karskim. Jeśli ta rozmowa nic nie przyniesie, to szpital będzie budowany w Ostrowcu. Jakby był zbudowany w Ostrowcu, to już w Opatowie szpitala my nie byśmy nie mieli. Nie byłoby. Ja panu przerwałem. I tak to jest. Oprócz kolei, jakie były przyczyny jeszcze inne, że ten Opatów był jednak tym małym miasteczkiem? Też jest to opisane tutaj szczegółowo, ponieważ odwołano burmistrza w roku 1930, odwołano radnych. Dlaczego? Dlatego, że było złe wydatkowanie środków. Przykładowo, w Lasku Okalińskim postanowiono zrobić skwer do spacerów miejskich. No i piszą tutaj o kompletnym absurdzie. W jednym z czasopism ukazał się taki artykuł, który ja tutaj cytuję. Następnie wydatkowanie dużych środków na burmistrzów miasta Opatowa. Zamawianie różnych wydawnictw, różnych prac, za które nie zapłacono, a potem narastały rachunki. I też podaję za oczywiście źródłami, że trzeba było spłacać te pieniądze oczywiście z karami umownymi. Nietrafione inwestycje. Właściwie nie potrafiłbym wskazać takiej inwestycji, która była trafiona w okresie międzywojennym. Mieliśmy na przykład Adama Musielskiego, który był burmistrzem w roku 1920-21 i on próbował tłumaczyć mieszkańcom, władzom, tym osobom, które miały jakieś wpływy w Opatowie, następnie właścicielom gruntów w okolicach Opatowa. Budujmy kolej tu, blisko Opatowa, jak najbliżej, może nie przez sam Opatów, bo przez Sandomierz też nie jest przecież kolej puszczona, jest blisko. Na prawym brzegu jest, tak? Tak. I niestety to tego się nie udało zrealizować. I wie pan, panie redaktorze, co zrobił? Wyprowadził się do Sandomierza. I został burmistrzem w Sandomierzu. Przez wiele lat był burmistrzem Sandomierza. Adam Musielski. Mhm, dobrze. I tak dalej, i tak dalej. I to były nietrafione rzeczy. Mimo tych rzeczy, życie społeczno-kulturalne pan podkreśla, że kwitło. Po I wojnie światowej cała elita opatowska, począwszy od urzędników, lekarzy, nauczycieli, czuła taką ogromną potrzebę przekazywania tym ludziom, którzy są biedniejsi, którzy nie umieją czytać, którzy nie mają dostępu do kultury, żeby przekazywać wiedzę, żeby przekazywać kulturę poprzez teatr, więc mnóstwo przedstawień teatralnych, poprzez jakieś występy chórów, poprzez kino, które zostało uruchomione w nowo otwartym budynku Straży Pożarnej. Niestety, kiedy popatrzymy na końcówkę lat 30., to już coraz większą rolę odgrywa czynnik finansowy. I to trzeba ze smutkiem powiedzieć. Niemniej w dalszym ciągu były teatry, były przedstawienia i było dążenie do tego, żeby się to rozwijało. Jasne. Sporo imprez kulturalnych, jak popatrzymy, tutaj to jest po kilka tysięcy brało udział. W otwarciu stadionu 7 tysięcy ludzi. Wyobraźmy sobie, w otwarciu stadionu 7 tysięcy. Dwudziestolecie międzywojenne. Szanowni Państwo, ciekawa pozycja, jak słychać. Panie Andrzeju, zmieńmy temat. Czuje się Pan samorządowym dinozaurem? Myślę, że w każdym samorządzie są osoby, które wchodzą, ile są lat? Młode. Może odwrócę, ile lat już jest pan? Znaczy nie liczyłem, ale no grubo ponad 20. No na pewno. tak, no 6 kadencji jestem radnym, wybranym radnym. Oprócz tego... Takim mocnym mandatem społecznym. Mocnym mandatem, tak. Następnie oprócz tych 6 kadencji, jedną kadencję byłem, kiedyś byli tacy
samorządowcy, którzy byli doświadczeni i brano ich jeszcze do rady, pracowali razem z radnymi, no i właściwie pełnili podobne funkcje jak radny. Doceniony więc, pan został przez prezydenta, panie Andrzeju. Jak się pan czuł w pałacu, odbierając krzyż zasługi? Znaczy, jest kwestia taka, że miałem ten zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach samorządowych, odebrać medal niepodległości. Jest kwestia taka, że myślę, że dla każdego z nas jest to ogromne wyróżnienie, dostrzeżenie pracy, którą się wkłada. Muszę powiedzieć, że to co tutaj, jeśli chodzi o te opracowania, to przecież to jest praca społeczna, bo gdyby nie pasja, to tego by się nie robiło. Ale oprócz tego jestem i w harcerstwie, i w akcji katolickiej. O harcerstwie też pan napisał parę pozycji. Tak. Więc o szkole numer dwa. W szkole numer dwa, tak. Więc staram się uczestniczyć w życiu publicznym. Nie tylko, że tak powiem, przychodząc tylko na sesję. Ucieka pan od tego samorządu. Nie kusiło pana burmistrzowanie? Więc tak. 5,5 roku temu podjąłem się tego wyzwania i startowałem. Wtedy startowałem również na radnego Rady Miejskiej. Zostałem radnym. Burmistrzem został pan Grzegorz Gajewski. I pomyślałem sobie, że musiałbym się mocno włączyć w jakąś strukturę jakiejś partii albo jakiegoś samorządu, środowiska. Natomiast powiem tak, nie napisałbym tego, co napisałem, czyli nie miałbym czasu na to, żeby się tym zajmować, a powiem jeszcze tak, że chciałbym robić w życiu już teraz to, co lubię, a nie to, co muszę robić. Byłoby fajnie, ale szanuję to, że mieszkańcy wybrali pana Grzegorza i życzę powodzenia. Ale to akurat ilu pan burmistrzów przeżył jako radny? Właściwie wtedy, kiedy powstawały takie komitety tuż przed pierwszymi tymi wolnymi wyborami, no to naczelnikiem był pan Staniszewski, prawda? Mhm. Ja nie miałem zbyt wiele z nim kontaktu, ale no, taki odniosłem wrażenie, że przyzwoity człowiek i nie mam żadnych uwag. Potem, to do kogo pan ma uwagi? Znaczy jest kwestia taka, że każdy burmistrz również naczelnik ma swoje wady i zalety. I nie wydaje mi się, aby opierać się tylko na samych zaletach, bo osobiście uważam, że to jest po prostu klakierstwo. I sami to wiemy i obserwujemy czasami, jak widzę te powiedzmy klakierskie zachowania, to tak sobie myślę, ludzie, jak wy funkcjonujecie, nie wiem, nie rozumiem tego. Ale wróćmy do burmistrzów. No oczywiście Jan Borek. I no ja chcę tylko przypomnieć, że to osiedle, na którym mieszkam na przykład, to ja zawsze tak nazywam w podtekście Borkówka, ponieważ to zawdzięczamy Jasiowi Borkowi. I temu świętej pamięci. Tak, świętej pamięci. To muszę powiedzieć, że w takich relacjach, kontaktach, to naprawdę był bardzo sympatyczny facet. Mówimy świętej pamięci, ale bardzo, bardzo miło go wspominam. No i potem oczywiście pani burmistrz Krystyna Kielisz, pan burmistrz Andrzej Haniecki, no i obecnie pan burmistrz Grzegorz Gajewski. Także no, z ostatnimi czterema plus bardzo niewielki z naczelnikiem, więc to są takie osoby, jasne, z którymi miałem kontakt. Nie mamy wytyczonego, jasnego projektu na rozwój miasta. Czyje to słowa? Nie wiem. Chyba pana. Tak? No. To znaczy tak, powiedzmy sobie, że ostatnio na sesji, ponieważ był raport, omawialiśmy raport, no to tam mówiliśmy o tych sprawach, nazwijmy to egzystencjalnych, które są bardzo potrzebne, bo w każdej społeczności mieszkańcy cieszą się, jak jest lampa nowa, staw, jak jest dom kultury wyremontowany, biblioteka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest jakby taka druga sfera działań, które nazywają się
prowadzącymi do rozwoju. Więc przy tym raporcie, który był przedstawiony, mówiłem po raz kolejny, tereny pod inwestycje i tereny pod budownictwo mieszkaniowe i miałem tutaj na myśli nie tylko to, co, bo dobrze, że będzie zbudowany blok obok starostwa, z projektu, który daje... Społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Ale daje tylko pewnej grupie możliwość załapania się. Ludzie, którzy mają pieniądze na takiej wielkości, że zapłacą za czynsz i dadzą wkład, a nie mają pieniędzy na wybudowanie własnego domu. Natomiast mówiłem o tym, że powinien być teren zabezpieczony i trzeba szukać potem dewelopera, taki jak jest Kozi Rynek, czy naprzeciwko MPG-ku. Mhm. Takie budownictwo też jest w Opatowie potrzebne. No, i tu są te dwie rzeczy, które powiedzmy sobie rok, bo podsumowaliśmy rok 23. Więc w 23 tego nie zrobiliśmy. I mam nadzieję, że w 24, jak podsumujemy i będzie następny raport, to się uda robić. Proszę pana, bogactwa domu muzealnego nie da się opisać jednym zdaniem. Kto to powiedział? Andrzej Żychowski, od razu mówię, to powiedział. Spróbujmy w kilku, bo my ostatni raz widzieliśmy się, rozmawialiśmy, proszę pana, 24 września 2022 roku. Dwa lata mija praktycznie rzecz biorąc. Co się zmieniło w domu muzealnym? Zaszły spore zmiany. Znaczy widujemy się czasami i rozmawiamy. Ale to tak wyrywkowo, dotyczące jakichś tam pojedynczych tematów, a tak kompleksowo nie mieliśmy okazji. Dom muzealny ma imię, tak, ma swojego patrona. Dom muzealny składa się z dwóch niejako muzeów, tak? Tak. Dwóch placówek. I teraz jakieś tam nowe eksponaty prezentujecie, panie kustoszu. Tak, więc prezentujemy część poświęconą Eugeniuszowi Romerowi, której do tej pory nie było. I to jest część tak zwana kartograficzna, bo jest Muzeum Geodezji i Kartografii, prawda? Więc jeśli chodzi o kartografię, to przede wszystkim największa mapa Polski, 1,60 m na 1,50 m, która została wydana w roku 1929 w jednym arkuszu. Większej mapy nie wydano. Jesteśmy jedynym w Polsce muzeum, które ją prezentuje na wystawie. Oczywiście muzea mają, ale najczęściej gdzieś tam schowane w archiwum. Natomiast my ją prezentujemy. Ostatnio pozyskaliśmy globus z 1941 roku słynnej firmy z Lipska i też, no właśnie, no przychodzą do nas ludzie, oglądają i mówią, no wiecie, no ale tutaj kurczę, brakuje wam jakiegoś fajnego globusa. I pan mówi, wie pan, ja to u siebie na strychu mam, no i tak nie korzystam z niego, bo... No bo właściwie tak leży i on już jest taki stary i tego. Mogę go przysłać z Wielkopolski. Za swoje pieniądze wysłał. Więc i przysłał ten globus i dzisiaj eksponujemy ten globus. Więc książki, które też dostaliśmy, Atlas Polski z 1916, Eugeniusza Romera. Pierwsza wojna światowa, walki, prawda, dookoła, a facetowi chce się zrobić Atlas Polski. Został zresztą zaproszony do Wersalu na rozmowy pokojowe. Pytanie, w jakich granicach? No zrobił sprzed pierwszego rozbioru. Tak sobie myślał, że może Polska wróci do tych właśnie granic. Ale robi 32 plansze, gdzie jest demografia, gdzie są uprawy, zwierzęta, no mnóstwo rzeczy. W czasie I wojny światowej potrafi wokół siebie skupić ludzi. Ale i jeśli chodzi o geodezję, no to w ostatnim czasie pozyskaliśmy zespół przedmiotów, teodolitów, niwelatorów i innych, które swobodnie są... Swobodnie się pan czuje w tych nazwach. Po tym kursie. Po tym kursie do tej książki. Nie, tak wiadomo, że przeciętny zwiedzający nie jest to nie jest geodeta, zaznaczam. A więc gdybyśmy opisywali szczegółowo teodolit, to do niczego by to nie prowadziło, a nawet próbowaliśmy to zrobić. I ludzie mówią, wie pan, nie jest to takie ciekawe. A w związku z tym musi być anegdota. A więc opowiadamy o tym, że mamy powiedzmy jakiś potwornik automatyczny, który tam Rosjanie nam przekazali i cała legenda z tym związana.
Natomiast co do darów, jeszcze wrócę, no to z Olsztyna. Likwidowano biuro w Olsztynie geodezyjne, duże biuro geodezyjne i przekazano nam sporo materiałów, które już w tej chwili eksponujemy. Teraz robimy następną zmianę, mianowicie próbujemy zrobić pokaz eksponatów firmami geodezyjnymi. Ponieważ do tej pory teodolity leżały razem, niwelatory leżały razem, bez takiego podkreślenia, jaka to firma. No i teraz właściwie co nas do tego zainspirowało? Za 2 tygodnie przyjeżdża do nas Niemiec spod Berlina, który jest specjalistą od teodolitów, niwelatorów i innego sprzętu Karla Zeissa. I skontaktował się z nami, czy mamy taki sprzęt, w jakiej ilości, bo jemu by się tu opłaciło ewentualnie przyjechać. No to napisaliśmy, że mamy 40 sztuk. No więc on natychmiast odpisał dosłownie w godzinę po naszej informacji, że on jest bardzo zainteresowany, bo chciałby zebrać te wszystkie dane, obfotografować i tak dalej. Czyli są tacy pasjonaci, komuś tam się z Niemiec kalkuluje przyjechać. I chcemy pokazać te firmy, jakie były przed II wojną światową, a więc pokazujemy firmę polską Gustawa Gerlacha. Jak dzisiaj przychodzą do nas ludzie i mówią, i ja mówię, słuchajcie Państwo, no tutaj jest sprzęt pana Gerlacha. No to wszystkie kobiety mówią, a tak, mamy noże, garczki, mamy w domu i tak dalej. Ja mówię, nie, to nie to o to chodzi, to trochę inaczej jest. No słuchajcie Państwo, fantastycznie opowiada pan Andrzej, fantastycznie się z panem Andrzejem rozmawia. Czas nas niemiłosiernie goni. Warto sięgnąć po najlepszą pozycję pana Andrzeja, czyli Opatów w pierwszej połowie XX wieku. Warto pojechać do Opatowa, do domu muzealnego, zobaczyć to jego zbiory. Książka jest do nabycia w podziemiach opatowskich. O, i fachowo, i dobrze. Naszym i moim gościem był Andrzej Rzechowski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kustosz Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, a to był program Infotemat. Żegnam się z Państwem, Mieczysz Strzyż. Do zobaczenia.